Kanał Zero, Naukowe Zero, nazywam się Tomasz Rożek, z Nauka to lubię. I dzisiaj chcę opowiedzieć o bodaj największym wyzwaniu naszego pokolenia, a może i przyszłych pokoleń. Mam na myśli transformację energetyczną. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Partnerem programu jest Gold Saver, sklep, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku. To jest wyzwanie nie tylko finansowe, nie tylko społeczne czy polityczne, geopolityczne, ale u swoich podstaw to jest wyzwanie technologiczne i ono nie dotyczy tylko Polski, ale wielu, wielu krajów świata. Transformacja jest często postrzegana jako tylko i wyłącznie coś, co ma związek ze zmianami klimatu. I owszem, ten wątek klimatyczny jest w niej istotny, ale nie jest jedyny. A czasami myślę, jeżeli patrzymy tylko na kontekst jednego kraju, nie jest nawet w pierwszej dziesiątce. Może w pierwszej dziesiątce jest, ale na pewno nie jest na pierwszym miejscu. Transformować energetykę warto chociażby po to, żeby uniezależnić się od niestabilnych państw, na obszarze których znajdują się źródła energii. Mam tutaj na myśli w naszym polskim kontekście oczywiście Rosję, jej zasoby gazu, ropy naftowej czy węgla. Transformować warto chociażby po to, żeby produkować tańszy prąd. Ten wytwarzany przez zielone źródła jest tańszy, a przy odpowiedniej infrastrukturze może być jeszcze tańszy. Tańsza energia to bardziej konkurencyjna gospodarka, a bardziej konkurencyjna gospodarka to szybszy rozwój, a więc i lepsze życie każdego z nas. W końcu ten aspekt środowiskowy też jest ważny. Na razie nie mówię o klimacie, tylko o środowisku naturalnym. Wydobycie węgla kamiennego, jego spalanie jest dewastujące dla środowiska naturalnego. Pewnie pamiętacie zatrute ryby, czy nieżywe ryby w zatrutej Odrze sprzed, kiedy to było? Prawie 2 lat. Odra jest zatruta w ogromnej mierze przez śląskie kopalnie. Ale też być może mamy świadomość, wszyscy macie świadomość występujących coraz częściej regularnie susz w centralnej Polsce. W niektórych źródłach naukowych mówi się o zamienianiu centralnych województw w step, o stepowieniu. To także ma związek z kopalniami odkrywkowymi. Jest oczywiście aspekt klimatu. Spalanie paliw kopalnych to emisja bardzo dużych ilości gazów cieplarnianych. I tu nie chodzi o samo podnoszenie się, czy tylko o podnoszenie się temperatury, ale o rozregulowanie systemu klimatycznego. Myślę, powiedzmy o zachwianie równowagą. O, tak myślę, że jest najlepiej powiedzieć. O klimacie w Zerze pewnie jeszcze wiele razy będziemy rozmawiali. Ja tylko podpowiem, dodam, że na kanale Nauka to lubię możecie znaleźć cały cykl, całą playlistę, jak działa klimat. Tamte rzeczy różne tłumaczę. Tak, jeszcze jedną rzecz może w tym kontekście warto wytłumaczyć i do niej nawiązać, bo to jest bardzo często pojawiające się nieporozumienie. Tak, klimat nie jest czymś stałym i to nigdy nie stanowiło dla życia jakiegoś problemu, bo zmiany klimatu z przeszłości zachodziły bardzo wolno, a życie ma niesamowity potencjał adaptacyjny. Tym razem ta zmiana, którą teraz obserwujemy, jest jednak inna. W przeszłości podobne, tak nagłe zmiany też się zdarzały, ale one zawsze kończyły się katastrofami i wielkimi wymieraniami. Może kiedyś też o tym zrobię odcinek. No nic, w przeszłości szybkie zmiany klimatu wiązały się z kosmicznymi katastrofami, takimi jak chociażby uderzenie w Ziemię jakiejś asteroidy. Ale dzisiaj szybka zmiana klimatu ma inne źródło i tym źródłem jest jedna reakcja chemiczna, reakcja spalania. W ciągu kilkudziesięciu, no maksymalnie 150 ostatnich lat uwolniliśmy do atmosfery związki węgla, głównie dwutlenek węgla, które magazynowane były przez przyrodę przez setki milionów lat. To spowodowało i to cały czas powoduje zmiany, z których niektóre są już nie do cofnięcia. Naprawienie kolejnych, na zawrócenie kolejnych będziemy musieli czekać dziesiątki, jak nie setki lat. I tak, z punktu widzenia jednego kraju, nawet całkowite wstrzymanie emisji gazów cieplarnianych, co jest kompletnie niemożliwe, niewyobrażalne, niczego nie zmieni. Ale już z punktu widzenia całego globu, wspólne działanie takiej zmiany może dokonać. I tutaj jest właśnie ten aspekt technologiczny w kontekście całego globu i w kontekście jednego kraju. Owszem, gdybyśmy zatrzymali emisję dwutlenku węgla w jednym kraju,
nie będzie to miało większego znaczenia, patrząc na bilans CO2 w atmosferze dla całego globu. Ale znalezienie w jednym kraju technologii, która pomoże wytwarzać energię bez emisji dwutlenku węgla, może dokonać zmiany w skali globu. W końcu, a właściwie powinienem powiedzieć, że na początku, u swoich podstaw, ta transformacja energetyczna to wyzwanie czysto technologiczne. Bo długo można rozmawiać o aspektach społecznych, politycznych czy ekonomicznych, ale at the end of the day zawsze pada to samo pytanie. No to co mamy na stole? W jaki sposób chcemy produkować i magazynować energię? I tu zwykle pada odpowiedź o zielonych źródłach, czy opowieść o zielonych źródłach energii, takich jak wiatraki, panele fotowoltaiczne. Można mówić o biomasie, można mówić o geotermii, czy o... No i właśnie, to nie jest akurat formalnie zielone źródło, ale moim zdaniem jest bardziej zielone, czy bardziej zasługuje na określenie zielone źródło niż wiele, wiele innych, czyli mowa o reaktorach jądrowych. Ale to nie są jedyne możliwości. Jak nie jedyne, to co jeszcze jest na stole? W tym odcinku opowiem właśnie o tych najmniej oczywistych pomysłach na energetyczną transformację. Rdza, sól, piach, cegły, rzucanie ciężarami, te i parę jeszcze innych nieoczywistych rzeczy łączy to, że mogą nam pomóc w przeprowadzeniu energetycznej transformacji. I nie mówię tu o jakiejś roli pomocniczej. Każda z wymienionych rzeczy odgrywa rolę kluczową składnika jednej z technologii, które naukowcy próbują już albo w najbliższym czasie wprowadzić na rynek. To, co większość z tych technologii czyni wyjątkowymi, to w porównaniu do dziś stosowanych rozwiązań łatwa dostępność surowców koniecznych do ich budowy. Na kanale Nauka to Lubię wrzuciłem przed chwilką materiał o licie, jednym z najważniejszych materiałów tej transformacji. Kilka tygodni wcześniej zrobiłem odcinek o wodorze, drugim pierwiastku, który jednoznacznie kojarzy się z zielonymi źródłami. Tyle tylko, że na dziś ani jeden, ani drugi zielone nie są, a w zasadzie do zielonego brakuje im kawał drogi. We wspomnianym filmie o licie opisujemy nie tylko jego zalety, ale właśnie tą ciemną stronę. Dlaczego jego wydobycie i obróbka wywołują kontrowersje? Dlaczego w różnych miejscach świata lokalne społeczności urządzają protesty przeciwko kopalniom litu? Jakie niebezpieczeństwa kryją piękne, wielokolorowe baseny kopalń tego surowca? Nie tylko z litem mamy zresztą problem. Wodór? Nawet najwięksi fani wodoru wiedzą, że na skalę przemysłową produkujemy go głównie jako wodór szary, czyli ten z paliw kopalnych. Wiatraki, solary, wszystkie one mają wiele zalet, ale mają też swoje konkretne wady. Stąd też jest szukanie nowych rozwiązań, poszukiwanie w laboratoriach technologicznych. Skoro wspomniałem o ciemnej stronie litu, to najpierw opowiem Wam o próbach jego zastąpienia czymś, czego całkiem sporo możecie znaleźć w kuchni. Tym elementem, czy tym czymś, o czym chcę powiedzieć, jest sód, który razem z chlorem buduje po prostu sól kuchenną. Jest pierwiastkiem powszechnie dostępnym, w miarę prostym i tanim do pozyskania. Nie grozi mu bycie takim geopolitycznym zakładnikiem. No i jego cena nie poszybuje raczej w górę. Dla porównania cena litu, choć co prawda spadła ostatnio 80%, ale mimo tego dalej wynosi 10 tysięcy dolarów za kilogram, podczas gdy kilogram czystego sodu, nie mówię o soli kuchennej, mówię o czystym sodzie, to jest koszt kilkuset złotych. Baterie sodowo-jonowe są też bezpieczniejsze, nie grożą im pożary, bez problemu można je też rozładowywać do zera. Z tych wszystkich względów prace nad ogniwami sodowo-jonowymi trwają od wielu lat. Ale skoro mamy tak wiele zalet, to dlaczego wciąż nie znajdujemy tych baterii na przykład w elektronice czy w samochodach? Niestety znacznie trudniej w nich znaleźć złoty środek pomiędzy pojemnością a żywotnością baterii. W ostatnich latach sporo jednak poprawiono i nowe ogniwa są już na progu komercjalizacji. Na rynek zamierza je wprowadzić m.in. światowy potentat baterii dla samochodów, czyli chiński CATL. Zamiana litu na sód może nie brzmieć zbyt ekstrawagancko, ale w dziedzinie baterii chemicznych jest tutaj bardzo dużo różnych egzotycznych pomysłów, a jednym z nich są ogniwa, w których kluczowym procesem jest rdzewienie. W przyszłym roku powinny ruszyć pierwsze duże magazyny energii amerykańskiego startupu Forum Energy, opartego o tak zwane ogniwa żelazowo-powietrzne. Jak działają? Rozładowana bateria składa się z zardzewiałej anody.
przepuszczającej powietrze katody oraz bazującego na wodzie elektrolitu. Gdy podłączymy prąd, tlenek żelaza, czyli nasza rdza, zostanie rozbity, anoda jest oczyszczana, a uwolniony tlen ucieka w powietrze. Gdy będziemy chcieli z tego ogniwa coś zasilić, nastąpi proces odwrotny. Anoda pobierze tlen z powietrza, tlen doprowadzi do ponownego jej rdzewienia. Wadą tego rozwiązania jest duży gabaryt takiego ogniwa, ale jednocześnie opłaca się bardzo to ogniwo, dlatego że ma wysoką gęstość energetyczną, kilkukrotnie większą niż ogniwa litowo-jonowe. To żelazowo-powietrzne ogniwo ma też bardzo długi czas przechowywania energii. Jednocześnie, jeśli przyjrzycie się użytym do stworzenia takiego ogniwa surowcom, to okaże się, że te ogniwa są tanie. Tym bardziej, że proces jest odwracalny, niczego tu mimo rdzy nie złomujemy. Mowa jest nawet o 10-krotnie niższych kosztach w stosunku do baterii czy ogniw litowo-jonowych. Nic dziwnego, że wśród inwestorów, którzy wsparli ten startup, można znaleźć szefów Microsoftu i Amazona. Mechanizm oparty na utlenianiu i redukowaniu działa nie tylko w przypadku tlenków żelaza. Równie ciekawe są baterie aluminiowo-powietrzne. Ich gęstość energetyczna jest jeszcze większa niż ogniw z żelazem. Już dzisiaj osiągają one kilkukrotnie wyższą gęstość energii niż akumulatory na przykład w Teslach. Jak na aluminium przystało, te ogniwa są bardzo lekkie, nawet 4 razy lżejsze od tych litowych. Z tego ostatniego powodu uważa się, że mogą być dobrym źródłem zasilania na przykład dla elektrycznych samolotów. Taki plan między innymi ma firma Wright Electric. Wright to pewnie od braci Wright. W przyszłości takie ogniwa były też używane w kilku prototypach samochodów elektrycznych. Dlaczego w takim razie nie upowszechniły się? Cóż, one są jednorazowe. Czy po wyczerpaniu prądu ten aluminiowy element, czyli aluminiowa część anody, musi zostać wymieniona na nową. Stare trzeba przetopić czy uformować na nowo. To wymaga stworzenia od zera całego systemu logistyki takich anod, a jak coś wymaga stworzenia całego systemu logistyki, to zwykle odstrasza inwestorów. Okej, te pomysły, o których powiedziałem, one wszystkie są z tej samej półki, czyli źródeł elektrochemicznych. Zresztą powiem Wam, że elektrochemia to przynajmniej dla mnie jest jakiś koszmarnie trudny przedmiot. Kiedyś próbowałem się w niej trochę ogarnąć, trochę się jej pouczyć, ale poległem chyba za pierwszym zakrętem. Ale w wytwarzaniu czy magazynowaniu energii nie jesteśmy skazani na elektrochemię. Możemy próbować i próbujemy coś znacznie prostszego i bardziej intuicyjnego. Energię można przechowywać dzięki sile grawitacji. Jeśli coś podniosę i przytrzymam, wykonałem pewną pracę i powiedzmy uwięziłem w tym przedmiocie trochę energii. Jeżeli teraz to puszczę, ta energia, zwana potencjalną, zamieni się w kinetyczną i można spróbować ją odzyskać. Magazynuję i odzyskuję. Magazynuję wciągając do góry, odzyskuję opuszczając w dół. Jeśli teraz umieściłbym tutaj jakiś mały generator prądu, to dokonałaby się kolejna przemiana, czyli część energii kinetycznej zamieniłaby się w elektryczną. Ten mechanizm jest wykorzystywany już ponad 100 lat w elektrowniach szczytowo-pompowych. Tam energię magazynujemy w dużym zbiorniku wody umieszczonym na szczycie góry, a w momencie, gdy potrzebujemy ją odzyskać, otwieramy zawory, woda spływa w dół, no i voilà. Tylko czy to w ogóle się może opłacać? Przecież wiadomo, że na wpompowanie wody zużyjemy więcej energii niż odzyskamy z takiego zrzucenia jej w dół. Tak samo jak zużyjemy więcej energii na to, żeby taki przedmiot wciągnąć do góry niż odzyskamy opuszczając go w dół. To prawda, ale aby to zrozumieć, trzeba popatrzeć na sieć energetyczną jako na system, a nie na pojedynczy element. Rzadko kiedy produkujemy dokładnie tyle energii, ile w danym momencie potrzebujemy. Raz może jej być za mało, innym razem jest jej za dużo. W dzisiejszych czasach i sporym udziale odnawialnych źródeł energii, odnawialnych, ale niestety nieobliczalnych, ten problem jest jeszcze większy. W ostatnich latach nieraz dochodziło do, na pierwszy rzut oka, kuriozalnych sytuacji, gdy jakiś kraj musiał dopłacać innemu, żeby ten inny zabrał sobie nadwyżkę energii, a chwilę później ten prąd przepływał w drugą stronę, wtedy, kiedy go zaczynało brakować,
kraj, który go potrzebował, musiał za niego drugi raz zapłacić. Ten problem rozwiązują wielkie magazyny energii, których jednym z przedstawicieli są właśnie te elektrownie szczytowo-pompowe. Zbiornik zapełnia się, gdy cena prądu jest niska, a gdy cena prądu w układzie, a gdy cena prądu zaczyna rosnąć, bo w układzie tego prądu zaczyna brakować, wtedy zawory są otwierane i woda spływa w dół. Finansowo się to opłaca, energetycznie się to nie opłaca. Tak, więcej energii w to włożymy niż odzyskamy, ale wkładamy wtedy, kiedy energia jest tania, a odzyskujemy wtedy, kiedy jest droga. Czyli więcej zarobimy zrzucając wodę w dół albo zrzucając jakiś ciężar w dół, niż zapłaciliśmy za wciągnięcie go do góry. To działa i to od wielu dekad. Wadą takiego rozwiązania jest wysoki koszt budowy oraz uzależnienie się od warunków geograficznych. W państwach takich jak Polska nie da się elektrowni szczytowo-pompowych budować na taką skalę jak w modelowym pod tym względem państwie, na przykład w Norwegii. Stąd też w ostatnim czasie jesteśmy świadkami powstawania mniejszych i prostszych projektów, które opierają się nie na ukształtowaniu, naturalnym ukształtowaniu terenu, ale na budowie infrastruktury. Wyobraźcie sobie teraz duży dźwig. Wciągamy na górę jakiś ciężar, balast, a gdy potrzebujemy energii, opuszczamy go w dół, co wprawia ruch generator prądu, jakieś dynamo. Takie konstrukcje już powstają i to na zaskakująco dużą skalę. Zajmuje się tym m.in. firma Energy Volt, która buduje nie tylko wieże, ale całe ogromne budynki mające w sobie po kilkadziesiąt zespołów generujących w taki sposób energię. Jeden z ich projektów robi naprawdę ogromne wrażenie, że nazywa się G-Volt. Z perspektywy Polski jeszcze ciekawsze podejście prezentuje firma Gravitricity, która takie zespoły generujące chce budować wewnątrz szybów zamykalnych kopalń. W Polsce mamy ich na tyle dużo, że powinniśmy przynajmniej rozważyć taki projekt. Jego zaletą oprócz wykorzystania istniejącej już częściowo infrastruktury jest to, że żadna konstrukcja wystająca w niebo nie będzie psuła krajobrazu, bo w zasadzie wszystko chowamy pod ziemię. Jest w tym też coś mega przewrotnego. Przynajmniej ja to tak widzę, no bo jest w tym coś ciekawego, że taki jak najbardziej zielony magazyn energii mógłby powstać w kopalniach, które dostarczały surowiec do elektrowni, które w przeszłości produkowały prąd bardzo niezielony. Piach kojarzy nam się raczej z pustyniami niż z zimną Finlandią, ale to właśnie w Finlandii funkcjonuje, działa startup Polar Night Energy, który postanowił wykorzystać piasek do stworzenia bardzo ciekawego magazynu energii. Kluczem jest tutaj połączenie dwóch cech, które akurat piasek ma: niskiej przewodności z wysoką pojemnością cieplną piachu. Pomysł jest dość prosty w realizacji. Stawiamy dobrze odizolowany od warunków zewnętrznych silos, w którym umieszczamy układ wymiany ciepła, czyli po prostu labirynt rur wypełnionych na przykład wodą. Następnie zasypujemy taki silos piachem po sam dach i mamy w zasadzie akumulator gotowy. Gdy energia jest tania, podgrzewamy wodę, która transferuje ciepło do piachu i ogrzewa go do naprawdę wysokich temperatur, nawet do 1000 stopni Celsjusza. Gdy energia drożeje, w te same rury wpychamy wodę zimną, która ogrzewa się od tego piasku. Wkładamy energię, gdy jest tania, odbieramy, gdy jest droga. Ta energia może na przykład ogrzać potem pobliskie domy. Ale firma przygotowuje też układ umożliwiający zamianę części energii termicznej z powrotem w elektryczną. Takie magazyny mają ogromną trwałość, liczoną w dziesiątkach lat, dużą pojemność, a w związku z przechowywaniem energii w postaci ciepła szczególnie opłacalne mogą być w takich miejscach, gdzie zima nie jest rzadkością. Niestety są bardzo duże. Nie sposób sobie wyobrazić takiego piaskowego akumulatora na przykład w samochodzie. Już w ogóle nie mówiąc o telefonie komórkowym. Tę samą zasadę działania chce wykorzystać startup Rondo Energy, tyle tylko, że tam ma nie być piasku, tylko specjalnie zaprojektowane cegły tworzone ze specjalnie wymyślonego materiału. Tutaj te cegły będą właśnie tym takim jak gdyby odbiorcą ciepła i będą magazynem ciepła. Głównym produktem będzie strumień podgrzanego powietrza, ale o jeszcze wyższej temperaturze, 1200 stopni Celsjusza. Co z tym powietrzem zrobimy, to już jest zupełnie inna sprawa. Jeszcze inną drogą poszło amerykańskie wojsko. W bazie Fort Clarkson powstała niedawno olbrzymia hala, a wewnątrz tej hali kryje się
akumulator oparty na wodnym elektrolicie i specjalnych membranach przepuszczających lub blokujących jony. Armia wybrała tę technologię, ponieważ podoba im się prostota obsługi oraz bezpieczeństwo użytkowania takiego magazynu. To coś, o czym z czym miewają problemy na przykład magazyny litowo-jonowe. W założeniach urządzenie ma zasilać bazę prądem o mocy 1 MW przez minimum 10 godzin. To na wypadek odcięcia wszystkich źródeł zasilania, na przykład w wyniku jakiejś katastrofy naturalnej albo wojny. Za technologią Grid Star Flow nie stoi jednak żaden startup, tylko Lockheed Martin, jedna z najbardziej doświadczonych i zaawansowanych firm zbrojeniowych na świecie. Gdy zacząłem dzisiejszy program, mówiłem o produkcji energii i magazynowaniu, a dotychczas w zasadzie cały czas mówiłem tylko i wyłącznie o magazynach. One są moim zdaniem węższym gardłem dzisiaj niż sama produkcja. Energii mamy na Ziemi pod dostatkiem, ale niestety często nie wtedy, kiedy jej potrzebujemy i nie tam, gdzie jej potrzebujemy. W dużej mierze stąd biorą się nasze energetyczne kłopoty. Jasne, że można wybudować 2-3 razy więcej wiatraków albo pokryć 10-krotnie większą powierzchnię panelami fotowoltaicznymi, ale to wszystko będzie na nic, gdy zapadnie noc albo gdy przestanie wiać. Ale też, żeby nie było, wspomnę o jednej nowej technologii produkcji. Gdy pada hasło o energii przyszłości, czy o produkcji energii przyszłości, bardzo często padają pytania o fuzję jądrową. Nie będę o niej tutaj mówił, może warto o tym rodzaju energii zrobić zupełnie osobny odcinek. Ale powiem o tym, w co bardzo mocno inwestuje się w Azji, czyli o reaktorach nuklearnych, ale napędzanych nie uranem, ale torem. Ich koncepcja została wstępnie sprawdzona jeszcze w latach 60. w Stanach Zjednoczonych w słynnym Oak Ridge National Laboratory. Nigdy jednak jej nie dopracowano. Tradycyjne reaktory uranowe, z których można pozyskać niezbędne do broni nuklearnej pluton, okazały się dla rządu znacznie bardziej atrakcyjne. Po tę ideę sięgano jeszcze wiele, wiele razy w różnych miejscach świata, ale zawsze brakowało pieniędzy i determinacji. W zasadzie jedynym krajem, który nie ustawał w wysiłkach, aby wykorzystać tor jako paliwo, są posiadające bardzo duże ilości czy spore zasoby toru Indie. Ich eksperymentalny reaktor torowy działa od lat 80. XX wieku i wciąż jest rozwijany. Po ostatniej modernizacji osiągnął moc 40 MW. Jednak nadzieja na prawdziwą rewolucję torową przyjdzie raczej nie z Indii, tylko z Chin. W ostatnich latach torowi postanowili przyjrzeć się właśnie Chińczycy i na projekt oparty o reaktory chłodzone ciekłymi solami wydali bardzo dużo środków. Warto tu dodać, że te konstrukcje są z natury bardziej bezpieczne, chłodziwo nie jest dostarczane pod wysokim ciśnieniem, a w razie awarii zwyczajnie się zestali, zatrzymując całą reakcję. Odpady również są mniej problematyczne niż te z klasycznych reaktorów. Chiński plan jest, a jak to w państwie środka bywa, ten plan jest zawsze bardzo szczegółowo nakreślony na daleką przyszłość. Te torowe reaktory mają być produkowane w kilku rozmiarach, a najmniejsze mają być bazą dla kontenerowych elektrowni mobilnych, elektrowni jądrowych, które w każdej chwili będzie można przerzucić w jakiś rejon i wspomóc nimi lokalną sieć energetyczną. O tym, jak działa reaktor torowy i dlaczego jest super alternatywą dla tradycyjnych reaktorów opartych na rozszczepialnym uranie, możecie posłuchać na kanale Nauka to Lubię. Powiem tylko tyle. Ilość dostępnego toru w skorupie ziemskiej jest kilkukrotnie większa niż ilość dostępnego uranu. Tor jest także szerzej rozpowszechniony w wielu miejscach na świecie, podczas gdy zasoby uranu są bardziej skoncentrowane. Jako cywilizacja mamy narzędzia, mamy pomysły, mamy zaplecze do ich realizacji. Niestety często brakuje nam determinacji, żeby to wszystko spiąć razem i rozwinąć jakąś technologię. Oczywiście, jak to w życiu bywa, część z wymienionych pomysłów nie wypali, okaże się ślepą uliczką, inne będą musiały poczekać na swój czas, a jeszcze inne będą mogły być wykorzystywane, ale tylko w bardzo specyficznych celach. Będą musiały znaleźć swoją niszę, jak na przykład magazyny tej energii cieplnej, o których mówiłem. Nie zmienia to jednak faktu, że warto je obserwować, kibicować ich twórcom i samemu myśleć, co by tu jeszcze udało się poprawić i ulepszyć. Trzymajcie się, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.